No ja z Władysławem Kośniakiem Kamyszem mam naprawdę bardzo dobre relacje i w, nie wydaje mi się, żeby coś mogło to szybko zmienić. To jest oszukiwanie miast takich jak Kalisz, miast średnich, to nie jest żadna szansa na rozwój, dlatego że to, co oni robią od tych kilku lat, to tak naprawdę zarządzają łąką w baranowie i wypłacają sobie za to do 9 miliardów złotych rocznie. My bardziej potrzebujemy dzisiaj tej kolei, która dowiezie Cię do pracy, do lekarza, do szkoły 40 km dalej. Co powinno być pierwsze? To jest postawienie sprawna jak będziemy próbowali wszyscy wskoczyć na ten sam wózek, zamiast mieć kilka wózków, którymi dowieziemy zwycięstwo, to moim zdaniem przegramy. Dzień dobry, witam wszystkich naszych widzów. A dziś gość wyjątkowy, bo na żółtym fotelu usiadł przewodniczący Polski 2050, Takiej żółtej partii, czyli Szymon Hołownia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie przewodniczący. Czy po Wieruszowskich prawyborach odesnął Pan pewną piersią? Przypomnijmy, trzecia droga z trzecim wynikiem i niemal 12% głosów poparcia. Ja generalnie nie mam problemu z oddychaniem i wiem, że jest wielu, którzy chcieliby, żebyśmy mieli. Natomiast bardzo się cieszymy oczywiście z tego wyniku Wieruszowi. On pokazuje, że potencjał na zmianę w Polsce jest. Bardzo dobry wynik koalicji obywatelskiej. Bardzo dobry nasz wynik. Myślę, że to jest taki prognostyk zmian, które, które za chwilę mogą nadejść. W sondażach, które my dzisiaj czytamy, które zamawiamy, w, widzimy w okolice 11%. Wczoraj otrzymałem wyniki naszego sondażu, takiego wewnętrznego narzędzia diagnostycznego, które używamy. Tam jest 11,2%, więc widać pewne trendy. Znaczy, Konfederacja spada, my rośniemy. Teraz jest tylko. Pytanie, problem, czy uda nam się wszystkim na opozycji demokratycznej złapać takie tempo wzrostu, które sprawi, że po 15 października będzie demokratyczny rząd? Czy to właśnie był powód decyzji, jeżeli chodzi o marsz miliona serc? Bo można powiedzieć, że marsz miliona serc trochę wszedł w drogę trzeciej w drodze. Nie, absolutnie nie wszedł. No od samego początku mówiliśmy bardzo jasno, co na ten temat myślimy, co myślimy o marszu 4 czerwca. Uważaliśmy, że nie powinniśmy tam iść, bo każdy ma swoją pracę do wykonania. Zmieniliśmy zdanie po tym, jak Andrzej Duda postanowił zdetonować bombę z tą idiotyczną ustawą, która miała być antyrosyjska, a tak naprawdę okazała się prorosyjska, bo ona robiła w Polsce koszmarnego zamieszania, a na nie tylko czeka Putin. Natomiast marsz 1 października jest w innym momencie, on jest w kampanii wyborczej. Kampania wyborcza, jeszcze 4 czerwca, to była rocznica, to jest, to jest ważna data dla nas wszystkich. Symbol. Tu jest 1 października, 1 października, dwa tygodnie przed wyborami, wydarzenie koalicji obywatelskiej. Tu już nawet pomijam to, że my nie możemy brać udziału prawnie, do tego zabrania kodeks wyborczy w wydarzeniach finansowanych przez inne komitety wyborcze. To się wiąże z ryzykiem utraty subwencji. Identycznie by było, gdybym ja organizował kongres i zaprosił na niego Platformę Obywatelską. To jest dokładnie to samo. Natomiast y, dzisiaj my wychodzimy z założenia, widząc po tym, co się dzieje, że musimy podzielić się pracą. To jest, to jest ten apel, który mamy dzisiaj do całej opozycji. Podzielmy się pracą. Wy zmobilizujcie jak najwięcej ludzi się da na Marsz w Warszawie i niech to będzie spektakularne, super wydarzenie. My w tym czasie z Władysławem Kośniakiem kamyszem od rana w sobotę do wieczora w niedzielę robimy wielki weekend demokracji w Polsce lokalnej. Jedziemy przez miasta, Miasteczka, wsie, zapraszamy ludzi, zachęcamy, mobilizujemy tych, którzy nigdy do Warszawy nie przyjadą, tych, którzy, dla których do Warszawy jest za daleko, którzy nie odnajdują się w tym formacie być może, a którzy chcą już dać szansę czemuś innemu niż PiS. Każdy z nich się liczy. Każdy z nas ma do wykonania swoją pracę i my mocno trzymając kciuki za marsz w Warszawie, ruszamy z tym tysiącem spotkań, bo każdy z naszych kandydatów i kandydatek w ten weekend będzie musiał zorganizować u siebie jedno spotkanie. My nie do wszystkich przyjedziemy, ale chcemy przejechać całą Polskę, mobilizując ludzi dwa tygodnie przed wyborami na wybory. Czy to trochę jest tak, że Koalicja Obywatelska jest tą partią wielkomiejską, a państwa ugrupowanie, pana ugrupowanie yy, ma zmobilizować właśnie tą Polskę Powiatową? Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo ta Polska powiatowa to dla mnie nie jest jakieś sformułowanie z takim wydźwiękiem pejoratywnym gorsza. Nie, absolutnie nie. To jest Polska fantastyczna, Polska bez której nie ma Polski. My jesteśmy, tak jak do tej pory, Polska 2050. PSL ma trochę inny elektorat. Ale kiedy patrzyliśmy na Polskę 2050, my. Jeżeli mógłbym użyć takiego określenia, jesteśmy partią obważanków. Jesteśmy partią tych ludzi, którzy może nie zawsze są w mieście, ale do miasta przyjeżdżają. Albo wyjechali z miasta, wyprowadzili się z miasta, a pracują cały czas. Pracują, w pracują w mieście. To są przedsiębiorcy, to są ludzie, którzy w... mali zwykle przedsiębiorcy. To, jest in... to są nauczyciele, to są pracownicy służby publicznej w różnych wymiarach, w... Którzy, którzy po prostu chcą mieć wpływ na swoje życie. W... My nie musimy być wszyscy w jednym miejscu. Platforma, znaczy my też mamy dobre wyniki w dużych miastach, Platforma oczywiście w wielu lepsze. Natomiast my dzisiaj, jak będziemy próbowali wszyscy wskoczyć na ten sam wózek, zamiast mieć kilka wózków, którymi dowieziemy zwycięstwo, to moim zdaniem przegramy. My dzisiaj musimy naprawdę dotrzeć do Końskich, do Starachowic, do Wieruszowa, do Suwałk, do tych wszystkich miejsc, do których polityka wielka nie dojeżdża. No właśnie, ale jesteśmy w Kaliszu i chciałem zapytać o Pana i Pana ugrupowania, czyli zarówno Trzeciej Drogi, jak i Polski 2050, pomysły dla miast postwojewódzkich, dla miast, które ten status miasta wojewódzkiego utraciły, dla miast średnich, jaką tutaj ofertę programową ma Pan dla takich ośrodków jak właśnie Kalisz? Jeżeli chodzi o sam Kalisz, to tutaj najbardziej kompetentni są nasi kandydaci i kandydatki, tacy jak Basia Oliwiecka, startująca tutaj z Kalisza, czy inni, i to z nimi wyborcy będą mogli o tych sprawach tak bardzo głęboko dyskutować. Natomiast ja mogę powiedzieć z perspektywy człowieka, który objeżdża całą Polskę i w bardzo wielu tych byłych wojewódzkich miastach, słyszę o tych samych problemach, o wyludnianiu się, o braku takiego pomysłu jakiegoś, który sprawiałby, że ten niekorzystny trend demograficzny zacząłby się odwracać, że byłby jakiś brand miasta, ale taki który rozumiany byłby przez wszystkich innych, żeby żeby nie trzeba było zmieniać go koniecznie reformą administracyjną kraju, żeby się dobrze nam żyło w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy mieszkać, chcemy żyć, niezależnie od tego, czy ono jest stolicą danego województwa, czy też nie jest. To samo słyszę w Częstochowie, to samo słyszę w Sieradzu, to samo słyszę w, w Koninie, w wielu, wielu miastach. Podstawową rzeczą jest wsparcie samorządów, realne wsparcie samorządów. Dobry przykład mamy, choćby patrząc na takie, bo to jest w pigułce, na to, co się stało w Elblągu. E, zarządzanie sytuacją tam przyszedł rząd PiSu i postanowił przekopać mierzeję wieślaną, tak? I powiedział, że to jest najlepszy pomysł dla elbląga, jaki można sobie wyobrazić. No i dobra, przekopali te mierzeje. E, sens był czy nie, ludzie dyskutowali, że tam na ten akwen nic nie wpłynie, ale teraz nie chcą dokończyć pogłębienia toru. Wydali 2 miliardy, 100 milionów już nie chcą wydać, żeby nie wspierać miasta, którymi rządzi nie ten prezydent co trzeba. Więc tego toru nie ma. Więc port w Elblągu nadal nie działa i niczego nie przynosi, nawet w tej mikroskali, w której mógłby. Od samego początku mówiłem, a nie lepiej by było te 2 miliardy dać Elblągowi. Dać Elblągowi, żeby on sam zdecydował, jak chce je wydać. Przecież ci ludzie doskonale wiedzieliby, jak sprawić, żeby Elbląg za te pieniądze urósł. Trzeba jak najwięcej pieniędzy wysyłać samorządom, zwiększyć ich udział w picie, dać im udział w wacie, sprawić, żeby subwencja oświatowa była wreszcie realnie rozliczana, wysyłać więcej kompetencji na dół i więcej pieniędzy. I wtedy ten lokalny duch zacznie się odnawiać, a poza tym ułatwiać ludziom pracę, w, nad takimi rzeczami jak na przykład tworzenie lokalnych klastrów energii, jak budowanie u siebie czy rozwijanie szkolnictwa wyższego, tu nasz program Akademik za Złotówkę, pomoc w rozwoju transportu publicznego. mówimy do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców kolej, autobus w każdej gminie. Bo to jeżeli, już kończę, bo jeżeli będzie ten transport publiczny, to Ty będziesz miał wolność, czy chcesz mieszkać. Tu, a pracować tam? Czy jesteś skazany na to, że musisz mieszkać i pracować w jednym miejscu, a więc na przykład wyprowadzić się z mojego rodzinnego Białego Stoku do jakiegoś innego miasta? No właśnie, wykluczenie transportowe to jest ważny temat. Centralny port komunikacyjny to jest też temat głośny ogólnopolsko, ale też dotyczący nas tutaj lokalnie. Przebieg w Kaliszu, przystanek, gdzie on będzie zlokalizowany też w ostatnim czasie pojawiły się takie pogłoski, że niektórzy politycy są przeciwni temu projektowi. Jak pan się do tego projektu odnosi i czy pana zdanie jest to też szansa właśnie takich miast jak Kalisz dla miast średnich. Na ich rozwój. To jest oszukiwanie miast takich jak Kalisz, miast średnich, to nie jest żadna szansa na rozwój, dlatego że to, co oni robią od tych kilku lat, to tak naprawdę zarządzają łąką w Baranowie i wypłacają sobie za to do 9 miliardów w złotych rocznie, bo nas w tej chwili ten projekt kosztuje chyba 8,7 miliarda w rocznie. Te prychy, które wykreślają, które będą szły przez Polskę, koleje dużych prędkości, raz przechodzą przez ogród botaniczny na Śląsku, innym razem komuś przez środek domu, innym Razem jeszcze w innym miejscu stają. No, w okolicach Kalisza przy, przy sytuacji i przykłady, gdzie na przykład przez cmentarze, przez tak jest. W pasach buforowych kościół. Ale czy, czy my dzisiaj potrzebujemy w Polsce, żebyśmy poruszali się pociągiem prędkości te, żywe z jednej metropolii do drugiej, przez czyjś ogródek albo cmentarz, albo ogród botaniczny? Czy my bardziej potrzebujemy dzisiaj tej kolei, która dowiezie cię do pracy, do lekarza, do szkoły 40 km dalej? Co powinno być pierwsze? To jest postawienie spraw na głowie. Oni dzisiaj nam próbują wmówić, że że Australijczycy, Hiszpanie, mieszkańcy Kolumbii i Stanów Zjednoczonych od rana wstają i marzą tylko o tym, żeby do, dolecieć pod Łódź, do Baranowa. To jest ich marzenie, którego nie mieli zrealizowanego od lat. Niech się zajmą marzeniami ludzi, którzy w koninie, którzy w sieradzu, w błaszkach pod sieradzem, którzy w Kaliszu, którzy w wielu miastach na Śląsku nie mają jak dojechać, a chcieliby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarza. W Łomży kolei nie ma od 30 lat. Przyjeżdża teraz minister Sasin i opowiada, że oni teraz to już wybudują kolej. Panowie, mieliście 8 lat żeby spróbować to sobie, bało 10, bo jeszcze były poprzednie rządy PiSu, nic nie zrobiliście. A my mówimy dzisiaj, najważniejsze jest to, co jest najbliżej człowieka. I z tego punktu widzenia patrząc, zawiesimy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozliczymy go i wrócimy do niego, kiedy on się będzie spinał kosztowo i będzie się spinał z zapotrzebowaniem rynku i będzie realizował realne potrzeby Polek i Polaków, a nie potrzeby przewalania kasy przez namaszczoną politycznie kastę. Um. Działa Pan wraz z Polską 2050 w ramach koalicji. E, nazywanej Trzecią Drogą. Jak się współpracuje z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego i czy ta po, koalicja będzie przedłużona też na wybory samorządowe? Tego nie wiemy jeszcze. Na razie to jest koalicja, która została zawarta na wybory parlamentarne. To jest nasz horyzont. Nie podjęliśmy jeszcze też decyzji, czy po wejściu do Sejmu będziemy mieli jeden czy dwa kluby, jak będziemy się później orientować. W, jak się współpracuje? Jak to w koalicji? Wie Pan, demokracja parlamentarna... Szorska ma... przyjaźń? Powiedziałbym, zależy gdzie. no Ja z Władysławem Kośniakiem kamyszem mam naprawdę bardzo dobre relacje i w, nie wydaje mi się, żeby coś mogło to szybko zmienić. Natomiast w różnych miejscach zdarzają się różnego rodzaju tarcia. Czy to programowe, czy to jakieś inne. Osobowe, tak? Zdarzają się. To się zdarza wszędzie. Wie pan, proszę hmm. zobaczyć co się dzieje w pisie co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej, w Lewicy, w wielu miejscach. To są partie polityczne. Partie polityczne powstały po to, żeby reprezentować jakieś interesy, jakiejś grupy ludzi. I w ramach jednej partii politycznej też tych interesów, mówię w najlepszym znaczeniu tego słowa, potrzeb danych ludzi jest sporo i to się uciera. To nie jest homogeniczny twór. Natomiast te koalicje rozlicza się ze skuteczności, z działania. Nam wszyscy. Wieszczyli, że rozpadniemy się zanim powstaliśmy, że już się nigdy nie pozbieramy, że nie zamkniemy list, że nie zbierzemy no, podpisów. W jedynkach też były różne, prawda? A gdzie, nie, a gdzie nie było? A gdzie Nie było? Wszędzie. wszędzie. Natomiast wróćmy do naszego okręgu 36. Tutaj nie ma jedynki z pana ugrupowania. Tak. Na drugim miejscu mamy Barbarę Oliwiecką, radną miasta Kalisza. Jak pan przekona? wyborców z naszego okręgu, żeby właśnie chcieli głosować na kandydatów Pana ugrupowania. Kogo Pan osobiście i najmocniej poleca? Właśnie z list trzeciej drogi z ramienia Polski 2050. My no mamy samych fajnych kandydatów i kandydatki, natomiast ja rzeczywiście dzisiaj jestem tutaj, żeby mocno wspierać Basię Oliwiecką. Uważam ją za wspaniałą działaczkę, jako radna, pokazała, co potrafi dla lokalnej społeczności. Jest z nami od dawna, to nie jest moja pierwsza wizyta w Kaliszu. Widziałem, jak pracuje z lokalnymi społecznościami, z rodzinami zastępczymi. No, mieliśmy wiele tutaj spotkań i rozmów, które, które były dla mnie bardzo budujące. W tych kilkudziesięciu posłów naszych w przyszłym Sejmie to muszą być osoby, do, do których mamy absolutne zaufanie. Ja mam absolutne przekonanie, że będą tą nową jakością w polityce. Basia nią będzie, więc mocno ją wspieram, trzymam za nią kciuki i wierzę, że tutaj są do zrobienia dwa mandaty i że ona nas ten mandat uzyska. Mam moje pełne zaufanie i, i też cieszę się z tego, że mam nadzieję, będę mógł z nią już za miesiąc współpracować w innej formule. Chociaż na razie sondaże tak optymistyczne dla naszego kręgu. No, Panie, przypomnę są. tylko, że ja jestem troszeczkę, można powiedzieć, weteranem różnych sondaży. W, w, w wyborach prezydenckich, trzy tygodnie przed wyborami, po wejściu Rafała Trzaskowskiego, miałem więc pełna 9% w granicach między 7 a 9. Zrobiliśmy ostatecznie 14%. Jestem spokojny, że w wynik trzeciej drogi będzie dobry, że zabezpieczy demokrację. A czy Basia będzie w Sejmie, to już zależy oczywiście od państwa, ale ja, gdybym był dzisiaj tutaj, mieszkał w Kaliszu, to z pewnością bym na nią głosował. Oczywiście do sondaży trzeba z dużym tak, sensem podchodzić, więc do tego nie ma żadnych wątpliwości. Proszę jeszcze powiedzieć, bo rozmawialiśmy na temat tych propozycji dla średnich miast. Jeśli chodzi o edukację, o światę, chciałbym też, żeby rozwinął pan te, te propozycje, które z pana strony, ze strony pana ugrupowania są dla dla tego właśnie obszaru. Jaką ofertę ma Polska 2050 właśnie w zakresie edukacji? Co chcieliby Państwo zrobić, żeby było, jeżeli tak możemy, w dwóch, krótkich, dwóch, trzech zdaniach? Po pierwsze trzeba natychmiast dać podwyżki nauczycielom, bo, to, bo, bo jeżeli my tego nie zatrzymamy procesu, to doprowadzimy do dramatycznej sytuacji, w której możemy sobie dyskutować o dowolnej modelu szkoły, a nie będzie miał kto w niej uczyć. I możemy sobie dyskutować dalej. Te podwyżki muszą się znaleźć, dlatego myśmy położyli na stole już w tej kadencji, jeszcze w tej kadencji Sejmu 6% PKB na edukację. Niestety IPC Platforma nie zgodziły się z tą propozycją, a my uważamy, że to powinno się stać już, bo to pozwoli wyrównać subwencję oświatową tak, żeby rzeczywiście móc wynagrodzić nauczycieli jak trzeba. Ale to jest, to jest szczyt góry lodowej, albo inaczej fundament. Do tego potrzeba natychmiast zmienić podstawę programową. Trzeba zmienić, od, od usunąć indoktrynację z polskiej szkoły. Doprowadzić do tego, że to rodzice, dzieci i lokalnie szkoła będzie miała większy wpływ na to, jak powinna wyglądać choćby siatka zajęć. Musimy doprowadzić do tego, że odejdziemy od testozy, tej egzaminozy, która dzisiaj w polskich szkołach kwitnie. Płynny angielski po podstawówce, czyli 5 godzin angielskiego w tygodniu. Psycholog w każdej szkole, ciepły posiłek w środku dnia. To wiele krajów stosuje. My dzisiaj się boimy o zdrowie naszych dzieci, że dojadają chipsami, jakimiś batonikami. Jakby miały ciepły, zdrowy posiłek, to miałby po pierwsze siłę do nauki na drugą połowę dnia, a po drugie zdrowo by się odżywiały. I jeszcze skorzystałby na tym polski rolnik czy dostawca żywności. W szkole chcemy zlikwidować kuratoria. Mówimy o tym, że powinny zostać zastąpione centrami wsparcia nauczycieli, tak, żeby pomagały nauczycielom się uczyć. No a w, zlikwidujemy hit te wszystkie ideologiczne naleciałości, które do szkoły weszły, pozwolimy 15-latkom podejmować decyzję, czy chcą uczestniczyć w lekcjach religii, czy nie chcą. Upodmiotowimy szkołę. Szkoła stanie się takim miejscem w którym nie będzie realizowany przekaz, który nadchodzi z Warszawy, tylko dzieci naprawdę będą rozwijały się do swojej ciekawości i swojej wrażliwości. Ja takiej szkoły chcę dla mojego dziecka, nie takie szkoły jak Czarnek z roku 1850 w Prusach albo w carskiej Rosji, tylko takiej, jakiej chcę dla mojego dziecka w Polsce, w środku Europy, w 2050. I kończąc, gdzie widzi siebie Szymon Hołownia za miesiąc? Rozmawiamy 19 w dom, września, a w 19 domu. października, gdzie widzi się wieczorem? Przede odgołownia. wszystkim widzę siebie w domu wieczorem z moimi córkami, tak jak zawsze, i to jest jedyna pewna perspektywa, którą mam i której się trzymam i na którą się cieszę. Cała reszta będzie zależeć od decyzji wyborców. Ja mam w swoim doświadczeniu, i przegrane wybory, i sukcesy, które w życiu odnosiłem, nie nastawiam się na nic. To ludzie zdecydują. Moim zadaniem jest teraz położyć propozycję i przyjąć z szacunkiem ich wolny werdykt. Więc trzymam się tego, co mam w życiu pewne, a resztę zostawiam wyborcom. Myślę, że tego wolnego wieczoru po kampanijnym truzie mogę spokojnie Panu życzyć. <laughs> o, i sobie też życzę. <laughs> dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 i jeden z liderów trzeciej drogi w w cyklu bestia fikcji. Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie nas i do zobaczenia w kolejnych naszych filmach.